Nee, 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 nee. Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji książkowej na ziemniaczanym polu komisarza Sewa. I dziś będziemy zajmować się tytułem, na który jestem przekonany naprawdę spora ilość fanów mogła czekać, a mianowicie książka Brotherhood autorstwa Mike'a Chena, który po raz pierwszy napisał pełnoprawną powiedzmy książkę, ponieważ do tej pory jedyna jego pozycja gwiezdnowojenna to było jedno z opowiadań w ramach From a Certain Point of View Empire Strikes Back, jeżeli dobrze pamiętam. I książka ta była pewnie oczekiwana przez wielu fanów, ponieważ była jedną z niewielu pozycji z okresu prequeli, a dokładnie rzecz ujmując, zgodnie z okładką, która no, dla mnie nadal wygląda jakby była z początku XXI wieku, po prostu gdzieś tak przy okazji premiery Ataku Klonów, Anakin i Obi-Wan tuż po wydarzeniach z Ataku Klonów. I standardowo zaznaczam, że dzisiejsza recenzja będzie bezspoilerowa, z pewnego logicznego powodu, o którym za chwilę będę mówił, jak i również jeżeli chcecie po prostu się dowiedzieć, czy jest to dla Was książka, czy nie, to możecie sobie przewinąć do samego zakończenia na YouTubie, przewincie sobie do podsumowanie czy też zakończenie i tam w skrócie będę mówił, dla kogo jest ta książka, dla kogo nie. Tak więc nie przedłużając, przejdźmy do naszego dzisiejszego prequelowego spotkania. I tak jak już wspominałem wcześniej, wydarzenia z tej książki, czy też sama fabuła rozpoczyna się tuż po Ataku Klonów, po filmie Ataku Klonów, kiedy Anakin traci rękę, ale co jest również, może być nieistotne dla niektórych, tuż po wydarzeniach z książki Queen's Hope. Znaczy nie trzeba znać tej książki, ale jest może być istotne dla niektórych nerdów fakt tego, że te wydarzenia dzieją się już po tej tytule. Generalnie rzecz ujmując, Obi-Wan zajmuje pozycję w Radzie Jedi, która jest powiedzmy przechodnia za jednego mistrza z Rady, który zginął podczas bitwy na Geonosis. Anakin Skywalker został już rycerzem Jedi, nie jest już padawanem. No i nasza dwójka bohaterów zaczyna żyć powiedzmy ze sobą jako dwóch równych powiedzmy sobie przedstawicieli zakonu Jedi. Jednak głównym punktem powiedzmy fabularnym tego tytułu, tej książki, jest zamach terrorystyczny na Katonę Moidi. Katonę Moidi, która mimo tego, że jest powiązana z Federacją Handlową, która jest jedną z głównych stron tego konfliktu po stronie separatystów, sama zachowuje neutralność i dochodzi do zamachu terrorystycznego, który zniszczy cały jeden blok, powiedzmy, czy też jakąś tam dzielnicę miasta i rozpoczyna się dochodzenie prowadzone w ramach Republiki przez Obi-Wana Kenobiego, który przybywa sam, żeby rozwiązać tą zagadkę jak najbardziej dyplomatycznymi sposobami i żeby jeszcze próbować deeskalować cały konflikt i nie doprowadzić do rozpalenia ognia wojny w całej galaktyce. Z drugiej strony Anakin Skywalker rozpoczyna swoją przygodę, czy powiedzmy swoje działania jako rycerz Jedi pełnoprawny i wyrusza na misję zaopatrzeniową wraz z grupką Younglingów, czyli powiedzmy przyszłych padałanów Jedi, którzy powiedzmy są małymi dzieciakami i którzy uczą się systematycznie, gdzie spotyka Mile, jedną z właśnie Younglingów, która absolutnie wydaje jej się, że nie pasuje do zakonu Jedi, która ma bardzo, bardzo specyficzne połączenie z mocą. No i oczywiście nie będzie wielkim zaskoczeniem, jeżeli powiem, że drogi naszych bohaterów na różny sposób będą się ze sobą przeplatać i doprowadzą nas do wielkiego finału. I teraz bardzo, wydaje mi się, ważna i kluczowa rzecz na samym początku tej książki. Mike Chang pod koniec, powiedzmy jakby w podziękowaniach do tego tytułu, bardzo mocno zaznacza, że on chciał zawsze, marzył zawsze, żeby napisać książkę związaną z prequelami, związaną z postaciami Obi-Wana i Anakina Skywalkera. I generalnie rzecz ujmując, jest to kluczowy aspekt, powiedziałbym, całego tego tytułu, ponieważ najważniejszą rzeczą w tej książce nie jest akcja, nie jest, powiedziałbym, fabuła, nie są to wydarzenia na skalę intergalaktyczną, tylko są to bohaterowie, którzy znajdują się w nowej sytuacji. Ponieważ punkt wyjścia jest taki, że przed chwilą mieliśmy bitwę o Geonosis, przed chwilą rozpoczyna się konflikt w całej galaktyce. Anakin Skywalker zostaje rycerzem Jedi, nie jest już padawanem i Obi-Wan znajduje się w Radzie Jedi, nie ma już swojego padawana i wszyscy ci bohaterowie, wszystkie te rzeczy sprawiają, że nasi bohaterowie muszą odnaleźć się w zupełnie nowej sytuacji. Na przykład też dodatkowo dochodzi aspekt tego, że Anakin Skywalker ma nową mechaniczną rękę. I to jest core całej tak naprawdę historii i jednocześnie może być to główny problem, który mogą mieć niektóre osoby, tak jak ja z tym tytułem na początku. Ponieważ po pierwszych 100
200-300 stron mniej więcej, byłem strasznie zmęczony bardzo długimi przemyśleniami, analizami, wejściami powiedzmy w głowę i w myśli naszych bohaterów, gdzie na przykład przez 2-3 strony Anakin czy Obi-Wan zastanawiają się nad temat swoich relacji z innymi osobami. Obi-Wan jak podchodzić, jak rozmawiać teraz z Anakinem, Anakin jak pogodzić swój nowy związek z Padme, swoje kontakty z Palpatinem i z Zakonem Jedi, jak to wszystkim szonglować i tak dalej. I to jest cały clue tej książki. Generalnie rzecz ujmując, z jednej strony może być to męczące, ponieważ i może być to w pewien sposób wkurzające, ponieważ cały ten zamach na Cato Nemoidi jest jest tak naprawdę tłem i widać, że jest dosyć mocno dodatkiem i jasne, można powiedzieć, że jest on ważny, no bo jest to zamach terrorystyczny i tak dalej, ale jest to tak naprawdę tylko i wyłącznie pretekst, żeby pokazać pewnego rodzaju problemy komunikacyjne, problemy w relacjach Republiki z członkami tego państwa, powiedzmy, tak? Pewnego rodzaju problemy związane z wojną, neutralność, czy być neutralnym, czy nie być neutralnym i tak dalej, oraz również te przemiany naszych bohaterów, przez co sam główny wątek oraz to, jak się kończy, nie jest za bardzo, powiedziałbym, do końca satysfakcjonujący. Jeżeli absolutnie nie spodziewajcie się, że tutaj będziecie mieli jakąś super zagadkę detektywistyczną, która pod koniec rozwiąże się niczym kod Leonardo da Vinci, bo nic takiego niestety nie dostaniecie. Z drugiej jednak strony jest to książka istotna pod kątem rozwoju bohaterów. Kiedy oni próbują znaleźć swoje miejsca, kiedy próbują to wszystko zrozumieć, kiedy próbują w pewien sposób konfrontować się ze sobą nawzajem, czy też z innymi postaciami, na przykład komandoska nemoidiańska Rook, która jest całkiem sympatyczną postacią w tej książce, i jej rozmowy z Obi-Wanem Kenobi. Generalnie rzecz ujmując, cały ten tytuł opiera się przede wszystkim na tym. I jest to niezwykle ważne, jest to niezwykle mocne i chciałbym, żebyście to wiedzieli, zanim zabierzecie się ewentualnie za lekturę, z tego względu, że możecie ewentualnie mniej cierpieć, kiedy już sięgniecie po sam tytuł. Ale jeżeli przejdziemy oczywiście do samej tytułu, przed recenzją, czy gdzieś tam rozmawiając ze znajomymi, natrafiłem na opinię, że jest to kolejna książka gwiezdnowojenna, która może i jest fajna, może i jakaś tam jest, ale nie za bardzo, powiedzmy, pokazuje nam coś wielkiego, jeżeli chodzi o świat Gwiezdnych Wojen. I z jednej strony mogę to zrozumieć, ale z drugiej strony jest to tytuł, który dzieje się w okresie między drugim a trzecim epizodem. Nic wielkiego tam nie może nastąpić, no bo my już wiemy, co się działo w jednym, a w drugim filmie. W międzyczasie mieliśmy jeszcze Clone Warsy i no ciężko jest spakować coś wielkiego. Nawet ten zamach na Cato Nemoidi nie jest jakiś tam, powiedziałbym, bardzo kluczowy i znaczący. Oczywiście wydarzenia pod koniec książki są istotne, ale z drugiej strony jest to książka, która wydaje mi się przypadnie fanom Gwiezdnych Wojen, tak stricte fanom Gwiezdnych Wojen, jak i również szczególnie fanom legend, ponieważ z jednej strony mamy naprawdę dużą ilość nawiązań do starego kanonu. Z jednej strony mamy wspominkę, że Mace Windu walczył z droidami na Dantooine, co jest oczywiście nawiązaniem do Tarkarowskiego. Mamy różnego rodzaju bohaterów, którzy gdzieś tam nam się przeplatają, pojawiają. Mamy wspominki na przykład o Taris między innymi, ale również mamy jakby jednym z motywów tej książki jest bajka, którą matka Obi-Wana Shmi opowiadała mu, kiedy był dzieckiem, o słonecznym smoku, smoku żyjącym, który miał, powiedzmy, słoneczne serce, który chciał dbać o wszystkich, i z tego, co było wspomniane w książce, powiedzmy w tych podziękowaniach, jest to nawiązanie do albo zemsty Sithów, albo do Mrocznego Lorda ze starego kanonu, więc sam twórca, autor mówi otwarcie, że tak inspirował się w ten sposób. No i zakładam, że mimo wszystko fani starego kanonu pewnie znajdą jeszcze więcej nawiązań. Z drugiej strony jest to książka, która bardzo, powiedziałbym, szczegółowo podchodzi po raz kolejny do punktu mocy. Ponieważ z jednej strony mamy pokazane używanie mocy przez rycerzy Jedi na zasadzie, nazwijmy to slow motion. Autor bardzo wyraźnie prezentuje nam, jak Obi-Wan czy Anakin wykorzystują moc i jak widzą tą moc, że mogą na przykład oczywiście przyspieszać, ale na przykład, że wszystko co dookoła widzą nagle bardzo, bardzo zwalnia, przez co oni mogą wszystko przeanalizować i próbuje w ten sposób pokazać nam moc. Z drugiej strony mamy Younglinga Mille, która jest Mille, ona się nazywa Mille, więc Mille
Mille, wybaczcie za złe odmienienie, która jest ciekawa, ponieważ jej generalnie umiejętność mocy polega na tym, że ona wyczuwa ból i inne bardziej negatywne emocje w mocy. I oczywiście na początku ją to bardzo przytłacza, ale w trakcie trwania książki próbuje w jakiś sposób z tym nauczyć się żyć. I jednocześnie konfrontuje się z Anakinem Skywalkerem, który uczy się jak być, no może nie tyle mistrzem, co mimo generalnie rzecz ujmując kimś, kto ma być jakimś autorytetem dla młodszych. I jej również umiejętność jest o tyle fajna moim zdaniem, że właśnie pokazuje te inne aspekty mocy. No bo to jest coś, co pokazuje jasno i wyraźnie, że ona ma predyspozycję do bycia jakimś medykiem Jedi, kimś, kto pociesza, a nie tylko i koniecznie walczy na pierwszej linii frontu za pomocą miecza świetnego. Więc jest tutaj w tej książce bardzo sporo takich małych akcentów, które w jakiś sposób rozbudowują nam to. Generalnie widać z nich taką, może nie miłość do prequeli, ale chęć ukazania tych detali. Relacje Mace'a Windu z Anakinem to naprawdę jest coś, co bardzo sensownie jakby z czegoś wynika. Kontakty między bohaterami, jak i również cały wątek katonemoidi, pewnego rodzaju rasizmu względem tej rasy ze strony Republiki, postrzegania tej rasy, co wiąże się oczywiście z Federacją Handlową, co wiąże się też z tym, czy być, czy nie być neutralnym w tej wojnie. Jest to całkiem przyjemne, szczególnie powiedzmy jakaś perspektywa podejścia do konfliktów zbrojnych w dzisiejszych czasach jest kolejnym takim, no pewnie niezamierzonym przez autora, wiadomo, ale ciekawym spojrzeniem łączącym się ze światem, naszym współczesnym. Ale mimo wszystko jest to naprawdę solidna książka pod względem różnych takich ciekawostek gwiezdnowojennych, które wydaje mi się, że właśnie przede wszystkim fani prequeli wyłapą najbardziej. No dobrze, moi drodzy, tak więc, czy warto zapoznawać się z książką Brotherhood i czytać ją w albo wersji angielskiej, albo trzymam kciuki, że kiedyś w przyszłości oglądacie to, kiedy zastanawiacie się, czy kupić polską wersję. Powiem tak, jeżeli lubicie okres prequeli, lubicie relacje Obi-Wana i Anakina i są one dla Was w jakiś tam sposób istotne, jak one się rozwijały, jak one się zmieniały i lubicie książki, gdzie wszystko dookoła jest tylko i wyłącznie większym lub mniejszym pretekstem po to, żeby skupić się na rozwoju, na zmianach w psychice, na podejściu do świata, na jakimś tam rozwoju, rozstrzyganiu swoich problemów i rozwiązywaniu ich, to jest to tytuł dla Was. Absolutnie nie spodziewajcie się tutaj jakichś niesamowitych walk na miecze świetne, nie spodziewajcie się jakiejś wartkiej, niesamowitej akcji, super wątku detektywistycznego, bo jest to tytuł, który ma skupić się na bohaterach, którzy lądują w nowej sytuacji życiowej, fizycznej i muszą się w tym wszystkim odnaleźć. Książka wypełniona jest dosyć, moim zdaniem, sporą ilością ciekawostek gwiezdnowojennych. Między innymi po raz pierwszy Obi-Wan i Anakin konfrontują się z Ventress, która również jest to wszystko wplątana. Ale nie jestem pewien, że nie każdemu ona podejdzie. Mi samemu w pewien sposób przez pierwsze 100 stron sprawiała problem, potem po prostu pogodziłem się z tym, jak to wygląda. I nie mogę powiedzieć, że jest to jakiś przebojowy, super ekstra szałowy tytuł, ale nie mogę też odmówić tego, że rzeczywiście twórca, autor miał pomysł na tą książkę, chciał coś w niej przekazać i widać było, że to jest jakieś jego, powiedzmy, spełnienie marzeń z dzieciństwa czy życiowych, żeby właśnie pokazać tych bohaterów w tej sytuacji. Tak więc moim zdaniem, jeżeli jesteście fanami prequeli, jeżeli jesteście fanami Anakina i Obi-Wana i chcecie zobaczyć, w jaki sposób oni myślą, to jak najbardziej jest to tytuł dla Was. Cała reszta fanów może spróbować, ale no nie szykujcie się tutaj naprawdę na jakieś wybuchy, super ekstra rzeczy itd., itd. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że jeżeli podoba Wam się to, co robię na moim kanale, możecie wesprzeć mnie, stawiając mi wirtualną kawę. Link znajdziecie w opisie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!